Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Adrian z tej strony. A właśnie przyjechał do nas Puk. O kurde, kto to jest za mną? Piciu, ty przywiozłeś tą pogodę czy nie przywiozłeś? Bo nas od rana pompuje. Słuchaj, ja całą drogę byłem bez deszczu. No właśnie tutaj tylko pada. No, to ja nie wiem. Nie, to jest jakaś kara boska. To na kukurydzę. I na sąsiada siano. No. Musisz wjechać, bo my nie będziemy wyjeżdżać kombajnem, bo on stoi, widzisz tam. O, Rostel sobie stoi pod wiatą. Kabina tylko jest na zewnątrz, bo się nie mieści. I pójdziemy na kawę chyba, co? Coś wypijemy? No bo to zaraz ma przestać, patrzę tak. Przestać? No tak jeszcze godzinę, nie? No, bo gdzie w takim deszczu będziemy rozładowywać? Nie, no wiem, kurde, no może się uda trochę tutaj, jak no. Nie, no to będziemy coś kombinować. Spróbujemy chwilę, co? No tam później będę wjeżdżał do środka, nie? Nie wiem, chyba się nie utopisz, co? Najwyżej będzie akcja ratunkowa. Lubisz takie rzeczy, nie? No, tata lubi. Zobacz, on jest suchutki, nie? Szkoda mi go teraz wystawiać, jak on jest wyschnięty cały. Nie ma co się chodzi. Mam dupę schowaną tutaj, żeby cały była, a kabina tylko trochę pod... Kapię tam na nią troszkę. A jak? No gdzie? Ty nie zawrócisz? Co? No pozmieniało się tu trochę. No. No ładnie to wygląda, nie powiem. No. O kurde, jakie to było to? No widzę, dlatego... O kurde! Ale na płytach woda nie stoi. A jakbyśmy folię dali, to by basen był tutaj. Pod płytami. O czym będziemy zajmować? Ładowaczem? No... To... Ty to myślisz, żeby ściągnąć? No przecież ja widziałem, że taką wielką lodówę, kurde, Mareczek niósł, ale... Ty... Ile to waży w ogóle? A gdzie tam? Dopiero tona. Gdzie? To dwie tony? My tego nie ściągniemy turem. Żartuję, żartuję. To jakoś trzeba, patrz co to daje teraz. Nie, żartuję, będziesz wjeżdżał tym ciągnikiem. Zaczepimy go normalnie, nie? Ale z rynny daje ostro, widzę. Dobra, nie? No. Ładnie zlatuje. Spadki porobione dobrze. Ile to już spadło? Tu chyba będzie ciapa, no pewnie. Zobacz. No, to tego się obawiałem. No, tu ciapa, bo świeżo usypane. Zaraz 15 litrów. Niestety, ale Piciu musi poczekać chwilę. Nie będziemy rozganiać tych chmur. Cieszymy się, że też coś pada, bo jeszcze to wszystko zielone u nas. Więc ten deszczyk to piękna sprawa. Patrząc na to, mamy 15 litrów. To gdzieś mamy prawie 80 litrów w lipcu. Ale grzyby będą rosły. Już nie mogę doczekać, żeby wybrać się na grzyby. To jest moje drugie hobby. Weź mi ty dronem objedziesz dookoła. No. Jakbym się tak mniej więcej od razu ustawił. Ale co, bo mówisz, całą trasę nie padało? Nie. Nie uwierzą. No nie uwierzą. Suchorze, nie? No. Suchorza jadę i kurde, tam nie padało nic, jeszcze przez zajmowaliśmy. A Suchorze 30 km od nas. No. Nie pada. Zajmowałem, widzisz, ale... dlatego u nas jest taki mikroklimat. Jak z morza zaciągnie, to non stop będzie padać, nie? I to z morza się tak buduje, wszystko się wypaduje, to wszystko. O, tak jest. Chyba będzie dobrze, co? Jak tak mówisz? Dawaj, bierz córkę i idziemy. Bo my mokrzy będziemy jak ten. Kurde. Ale to pięknie będzie. Piciu, u nas jeszcze jęczmień jest niedojrzały. Takie deszcze super, bo on skruszeje, będzie się bardzo dobrze mucił. Nie ma problemu.
że to pada. No, jeszcze chwila. My tak planujemy, wtorek będą przy kombajnie jeszcze. Środa, czwartek coś zaczynać, bo pogoda pokazuje, pogoda będzie. Kiedyś będzie ta pogoda, co? Musi, nie? Pogoda zawsze jest, tylko nie wiadomo jaka. Jesteśmy po opadach. Przejaśniło się, spadło u nas pod 18 litrów. Ładnie. Już słoneczko wychodzi. Zaczepiamy klocek, bo łuk nie zrzucimy bez klocka. Wyszło. Dobra, nie, zostaw. Będzie dobrze. Jedziesz ze mną. Te ramię to jest, bo to z ramieniem o tyle kosztuje. No. Ale jeszcze wał do tego. No wał fajnie później kurde ugniecie, nie? No ale to, tak, nie? Ale to wiesz jak... No wiem. 200 koni musi być. O, to już musi żeby być to ciągnąć. Tak, 200 koni. Pip, 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 pip. Chyba będę do tego podstawić. Czekaj. No góry daję powoli. Dobra. Dobrze, dobrze, Piciu, jeszcze. Na fasolce nie. Dlaczego na fasolce? Bo tutaj im niżej dajesz, tym ciężej. To ja wolę tutaj dać. Ale im wyżej dać. Dobra, ale zresztą jak będziesz podnosił, to na ręcznie, żebyś czasem wyżej się. Podnosimy. Tak, tylko krzywę zamknij. Nie, o linię nie zahaczył. Musiał go bardziej postawić szkolca.
Dobra, zejdę. Zejdź, łapie. I spoleję. Jedź naokoło. Dobra, jakbym klocka nie miał, to bym nawet go nie podniósł. Nie tak. Nie, tą kubotą bardziej bujało. Ale oni mają lżejszy puk. Tamten kuboty jest lżejszy. O, halo, się masz Joker, wariacie, pozdrowienia tam dla ciebie. Pozdrowionka. Mogę ekspert tutaj u sąsiada, coś takiego jak firma EMI, będę pauzował, to ewentualnie mogę wskoczyć na małe, to nie to. Mi już radio zanika, wpadaj, to jest sąsiad, to już bardzo dobry elektryk. Zapraszamy. Jedziemy zaorać Markowi groch? On by płakał. Płakałby? Aby nie, byśmy nie powiedzieli. Na odcinku by widział. Będzie burza? Czuć siarką taką, nie? Wiejskie aromaty. No sąsiada, jak zostawał, to normalnie tutaj w bramę od tej wirówki, czy jakiś inny pojazd? Normalnie w prawo, koło żużlówka dokładnie to się nazywa taka droga. To wygląda. Na oponach to za dobrze nie wygląda. O kurde. No ramię odkręcić. Bo ono niepotrzebny ciężar daje. Przed puszki. Przed puszki nie, tylko ścinacze odkręcić i czuby go zakładać. Także jest teraz zajęcie z tym, żeby go przygotować. Ty będziesz orał ściernisko na razówę z przed puszkami. To ścinacze trzeba odkręcić, listwy ścinające. Tak. Ty będziesz z przed puszkami orał, tak jak odromka tą kubotą. Kapujesz? Na razówę. To już tam nie będzie nic uprawiane. Tam pojedziesz już orać sobie ten duży kawałek po drzepach na razówę. I wtedy dopiero jak się ramię odkręci, to dopiero się, wiesz, przygotuje i zobaczysz, jak się obraca. Teraz nie będziesz się nim obracał. Już teraz macie pozdrowienia od widzów, nie wiem. No tak, to Dziżulu? No, na radio i non stop mówię. A teraz na radio mówił, że tam sta... Na radio mówił, że stanie koło EMI, tutaj koło naszego dobrego elektryka i przyjdzie do ciebie na piwo. Kto? No, kierowca. To niech idzie, najpierw zapytam... O paszport do mamy, o wizę? No, panie, wizę, czy mogę być. To nie jest tak proste. Oni nie mogą mnie tak zaskakiwać, żebym ja później się musiał, widzisz, tłumaczyć, nie? Teraz koń musi być większy. Ja mogę przywieźć. A już powiem ci, jaki ciągnik jest. No, jaki? Największy? Tak. Rudy prążek. Tata bardzo podobny. Tata. Co? Bo ma podobne... Tata. Nie. Bardzo podobny. My mamy u nas mnogo. Ona nie chce już też. Ja bym chciała. Ty idź do samochodu, myszko. Nie słuchaj w ogóle. Nie, on łobny jest, fajnie. Pójdzie wysterylizowany. Nie pisze? No masz. No już, X i tyle. A kto to znowu piwo przywiózł? Picił piwo? Ja pierdziele. Marek ma tyle alkoholu, że on codziennie by musiał pić i to i tak nie wypije. Ale piękna pogoda się zrobiła. Słoneczko wyszło. Piciu cofa. Koordynator na swoim miejscu. Jest.
Dawaj. O, co zrobiłeś? Klakson jak w Passacie. O, a co tam mama patrzy? Podgląduje, co robimy. Co tam? Mama nie wie, o co chodzi. Nie ma powietrze, normalną. No wiem. To jak ciepło się zrobiło, cieplej niż w dzień. 20 stopni jest. A było 13. Jak padał deszcz o 15. Bartek będzie orał. A dobra, chodź nagrywać. Co? Nie, coś się powiedzieć. Tak. Co, że nie damy? No. 60 będziesz orał. Tym Bugiem, o. No, my jeszcze nie kupujemy, babcia. Duży, nie? Duży, ale to nawet musiałbyś jeszcze większy ciągnik mieć tak, do niego. Tak. No. To żeby zaplecze, zapas był mocy, nie? No, to dasz radę swoim ciągnikiem? Tak, dam radę. Dam. Nie będę przecież orał na 30. No. No, 22, 25 no, max. Więcej nie, tak, nie wolno przewracać głęboko. No. A dziadek co mówił? No. Mówi, Boże, co oni tu sprawiają, tu będzie kołchoz. Kołchoz? Ale ciepło się zrobiło. Ale będzie deszcz. Nie, no deszcz był już, 17-18 litrów spadło. Starczy. Ale tu byście poprzestawiali te opryski. Na razie musi tak być, bo bloki przyjeżdżają. Adrian, a jutro przywiozą te... Prawdopodobnie jutro bloki przychodzą, kolejny transport. A czemu kombajn nie wycofasz? No jak? A jak będzie padać jeszcze w nocy? No to co? No to deszcz ma padać na kombajn? Pozamykać wszystko. Nie, spokojnie. To tak ma być. Pług miał przyjechać do nas około 5 sierpnia, ale akurat jest transport. Transport był w naszą stronę, więc zapakowali na placu. No i będzie stał u nas. Trzeba będzie go odstawić. Gdzieś tam zasłużone miejsce na razie. Stawię działkę, zobaczymy jak ona będzie, jaką będzie krył na razówę na tych przedpuszkach, bo kukurydziane by były lepsze, ale chyba te też by dały radę, jak nie będzie talerzowane. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ten pług jeszcze nie jest kupiony, jest to maszyna z oferty, będziemy ją sprawdzać, zobaczymy jak to będzie po żniwach, jak będzie z plonami i wtedy podejmiemy decyzję. Dobra, ja się z wami żegnam, pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji kanału. Na razie, cześć! Dzień dobry! Zejdź do taty tyłem! Zobacz! Mateusz! Jest, chodzisz? Dawaj.